Powrót do Ekstraklasy, pierwsze miejsce w tabeli na koniec rundy jesiennej i tytuł króla strzelców pierwszej ligi dla Igora Angulo sprawiły, że to właśnie Górnik Zabrze zgarnął lwią część wyróżnień w plebiscycie Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej. Tytuł najlepszego sportowca 2017 roku otrzymał Igor Angulo, a najlepszym trenerem ubiegłego roku został Marcin Brosz. W tym roku Górnik Zabrze będzie obchodzić 70-lecie powstania klubu, dlatego dla zawodników, trenerów oraz działaczy będzie to bez wątpienia bardzo pracowity okres. Tak naprawdę już patrzymy, co nas czeka, bo ten czas, a czas w sporcie płynie tym szybciej i na pewno będzie wiele wydarzeń i mam nadzieję, że to będzie rok, z którego znowu będziemy zadowoleni, szczęśliwi i dumni. Pod doskonałej pierwszej części sezonu Górnik stoi przed szansą zdobycia Pucharu Polski i zajęcia czołowego miejsca w lidze. Do pierwszej w tabeli Legii Warszawa Zabrzanie tracą tylko 2 punkty. Dlatego, aby jak najlepiej zaprezentować się publiczności, Górnik bardzo intensywnie pracuje w trakcie przerwy zimowej. Obecnie drużyna przebywa na Cyprze, gdzie trwa drugie zgrupowanie. Oprócz ćwiczeń taktycznych, siłowni oraz treningów, duży nacisk jest kładziony na mecze sparingowe. Zabrzanie zmierzyli się już z Austrią Wiedeń, która w ubiegłym roku walczyła w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mecz zakończył się remisem 1-1. Ogromną niespodziankę Zabrzanie zrobili, wygrywając aż 6-2 z młodzieżówką Spartaka Moskwy, bardzo silną rosyjską drużyną. Górnik nie tylko trenuje, pozyskuje także nowych piłkarzy. W pozostałej części rozgrywek trójkolorowych będzie wspierać Daniel Smuga, który wcześniej grał w trzecioligowej Wiktorii Sulejówek. 21-letni pomocnik zdobył 11 goli w 16 meczach. Kontrakt z możliwością przedłużenia podpisano do 2019 roku. Przerwę zimową Górnik wykorzystał także do pozyskania nowego środkowego obrońcy. Został nim Paweł Bochniewicz, zawodnik włoskiego Udines, walczącego w rozgrywkach Serie A. Pochodzący z Dębicy zawodnik został wypożyczony do Zabrza na pół roku. Na pewno jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Górnika Zabrze. Na pewno jako młody chłopak jestem z Dębicy, więc kibicowałem Górnikowi. Jak byłem młodszy, to na pewno to było jednym z takich moich celów, żeby kiedy zagrać w Górniku Zabrze. I teraz ten cel stał się rzeczywistością. Tak? Jestem bardzo szczęśliwy i już się nie mogę doczekać, żeby zagrać tutaj. Na pewno uczucia są bardzo pozytywne. Chłopaki mnie bardzo dobrze przyjęli do szatni. I nic, tylko pracować i wygrywać kolejne mecze. Rozgrywki Ekstraklasy zostaną wznowione 9 lutego. Wtedy też Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock.